W tym odcinku świetny trik, na który ostatnio wpadłem. Wyszukiwanie wraz z tworzeniem hiperłącza do wyszukanej wartości. Spójrz, będę przeszukiwał tę tablicę z danymi. Po podaniu identyfikatora chcę, aby Excel znalazł mi kwotę. I to już jest zrobione tutaj w wierszu drugim. Kwota jest odnaleziona, ale dodatkowo zobacz, ta kwota jest hiperłączem. Klikam na niej i Excel przenosi mnie do komórki z tą kwotą. Zmienia identyfikator transakcji na jakiś inny. Klikam na tę odnalezioną kwotę. I Excel przenosi mnie do tej komórki. Jak widzisz, bardzo fajna zabawka. Jak takie coś zrobić? Do roboty. Więc po pierwsze zrobię wyszukiwanie. Tutaj klasyk, czyli wyszukaj.pionowo. Powiem tej funkcji, aby wyszukiwała tej wartości znajdującej się w komórce B2, średnik. Zaznaczam obszar, w którym ta wartość będzie wyszukiwana. Więc jest to ta tablica z danymi. Nie muszę nic blokować, bo nie zamierzam tej formuły kopiować. Średnik 3 to będzie mówiło tej funkcji, żeby pobrać wartość z trzeciej kolumny w tej zaznaczonej tablicy. Średnik fałsz, aby robić dopasowanie dokładne. Zamykam nawias. Enter. Samo wyszukiwanie powinno działać. Sprawdzę. Wygląda na to, że jest OK. Jak teraz tę wartość przerobić na hiperłącze do odpowiedniej komórki? Tutaj należałoby użyć funkcji hiperłącze. Wejdę do tej mojej formuły. Ustawię się zaraz za początku za znakiem równości i powiem Excelowi, aby użył funkcji hiperłącze. Ta funkcja ma dwa argumenty. Łącze lokalizacja to jest argument, który mówi funkcji hiperłącze, do jakiego obiektu ma być to hiperłącze, w tym naszym przypadku do jakiejś komórki, a przyjazna nazwa mówi tej funkcji, co ma w komórce się wyświetlać jako etykieta dla tego hiperłącza. Więc to ta przyjazna nazwa to będzie to, co wychodzi z tego wyszukaj pionowo. Więc nacisnę tu przed wyszukaj pionowo średnik. Mam już podaną przyjazną nazwę, jeszcze muszę podać lokalizację. I na razie póki co ręcznie tutaj wpiszę adres jakiejś komórki z kolumny D. Na przykład D5. Musi to być w cudzysłowie, niech to będzie D5. Klikam Enter i spójrz, co się dzieje. Excel. Aha, nawiasu na końcu brakuje. Chcę zaakceptować tę poprawkę. Z hiperłącze się utworzyło, ale spójrz, ono nie chce działać. Excel pokazuje mi komunikat, że element nie może zostać odnaleziony. Co muszę teraz zrobić? Jeżeli używam funkcji hiperłącze, zedytuję ją, to przy podawaniu adresów komórek powinienem też podawać nazwę plików w nawiasie kwadratowym. Jeżeli tego nie zrobię, to Excel nie będzie dobrze tego hiperłącza rozpoznawał. Aby można to obejść, wstawiając na początku hash przed adresem. Klikam Enter i sprawdźmy. Klikam na tej wartości. Jak widzisz, jest odniesienie do komórki D5. Ale ja bym chciał, żeby to odniesienie było dynamiczne do tej komórki, w której jest ta wartość 761 w tym przypadku. Jak to zrobić? Wejdę do tej mojej formuły i zamiast tej piątki tutaj, powinienem określać wartość, tę liczbę dynamicznie. Więc usunę piątkę, ustawiam się za cudzysłowem, użyję enda, ponieważ będę chciał do tego dołączyć teraz jakąś liczbę. A jaką? Tutaj użyję funkcji podaj pozycję, aby Excel. Ups, jeszcze raz F2, ustawiam się w odpowiednim miejscu, podaj pozycję, aby. Tej funkcji użyję, aby Excel powiedział mi, na której pozycji jest ta transakcja. Jak to zrobić? Więc szukaną wartością będzie to ID transakcji, średnik. Przeszukiwana tablica to będą te wszystkie ID transakcji. Zaznaczam ten obszar. Nie blokuję, bo nie zamierzam tej formuły kopiować. Średnik 0, aby robić dopasowanie dokładne. Zamykam nawias. Z tego fragmentu, czyli z podaj pozycję, Excel wyświetli mi informację, na której pozycji w tej tablicy jest to ID transakcji. Więc jeżeli powie mi, że na pozycji pierwszej albo drugiej, to z tego złączenia wyszłoby mi D1 albo D2, czyli adresy tych komórek tu. Muszę pamiętać o tym, że te moje dane zaczynają się od wiersza szóstego, więc na początku mam te 5 wierszy i Excel musi mi tę liczbę 5 dodawać do tego, co wyjdzie z podaj pozycję. Więc za nawiasem, za funkcją podaj pozycję robię plus 5. Sprawdźmy, co z tego wyjdzie. Więc jest tutaj GY3. Zaznaczam teraz ten fragment z podaj pozycję plus 5. Klikam F9, aby podejrzeć, co z tego wychodzi. I wychodzi 8. Czyli z tego morał, że ten adres, do którego będzie się funkcja hiperłącza odnosiła, to jest D8. Sprawdzę to. D8 jest to ta komórka, co by się zgadzało. GY3 jest w D8. Gdybym, klikam Ctrl-Z, gdybym nie dodał tej piątki tutaj, usunę ją, wtedy z podaj pozycję
Naciskam teraz F9, wychodzi trójka, ponieważ GY3 jest na trzeciej pozycji w tej tablicy, czyli tutaj. Więc dla funkcji hiperłącze adres, który tutaj powstaje, to byłby D3, co byłoby oczywiście błędem, bo adres D3 jest to ta komórka i tutaj w niej nic nie ma. Dlatego jeszcze muszę na końcu za podaj pozycję robić plus 5, czyli dodawać te 5 wierszy, aby ta adresacja była zgodna. Klikam Ctrl Z, wpiszę to na końcu plus 5, Enter i sprawdźmy, czy działa. Zmienię identyfikator transakcji na GY5. Wartość została odnaleziona. Klikam na tę wartość. 559, tak jest, 559. Zmienię ID na GT11. Klikam na tę wartość i jak widać, hiperłącze działa.